I'm at the moment I'm on holiday. And my last club was in Brazil, and so we finished around 10 of December season. And then now we have next week we start the preseason. And then I'm sure that I'll be ready now. We have 1 month to prepare. And I'm sure that I'll be ready to play like always. On się czuje bardzo dobrze fizycznie. Teraz oczywiście jest czas wakacji, ale tak jak inni zawodnicy, teraz nie trenuje. Skończył swoją rundę w Brazylii 10 grudnia, więc od tamtego czasu właśnie jest czas wolny dla zawodnika. Natomiast przed nami cały okres przygotowawczy. Mamy 1 miesiąc przygotowań i Eduardo uważa, że po tym już będzie był gotowy do gry. I didn't play maybe last before season finished around 4 months. Mm-hmm. So I didn't play because it's coach's decision, you know. What he decided. But I can continue to train like other players and I feel well. To była decyzja trenera, natomiast on czuje się bardzo dobrze fizycznie. To ja mam jeszcze jedno pytanie do Eduardo, bo wczoraj na Twitterze widzieliśmy, jak pozdrawia Łukasza Fabiańskiego. Tutaj moje pytanie jest takie, czy kontaktował się jakoś może z Łukaszem, może z Wojtkiem Szczęsnym, żeby zaczerpnąć informacje na temat Legii? I'm good friend of both Wojciech and Lukas, so when I lived in London, Lukas was my neighbor, understand? And so we drink a lot of coffee together. And then, what is football? We are long time. It's 10 years, what I told you, 8 years. Nie kontaktowali się tuż przed transferem, natomiast oni są bardzo dobrymi znajomymi. Kiedy Eduardo mieszkał w Londynie, Łukasz był jego sąsiadem i wypili bardzo dużo kawy, ale to było naprawdę bardzo dawno temu. Tutaj sam Eduardo powiedział, że 7, 8, 10 lat minęło od tamtego czasu.